Moim głównym założeniem było to, żeby zrobić i się nie narobić i wykorzystać materiały, które posiadam. Czyli coś pomalować, lekko przerobić, żeby mogła to wykorzystać właśnie w tym miejscu. Też założeniem było to, żeby przestrzeń była funkcjonalna, użytkowa, prosta w formie, czyli bardziej zgeometryzowana, ale przełamana roślinnością, żeby nadać takiej lekkości. Oczywiście założeniem było również to, żeby to miejsce podobało się rodzicom, żeby można było spędzać tutaj czas całą rodziną wraz ze znajomymi na grillowaniu, przy palenisku, może oczku wodnym, żeby można było również spędzić tutaj czas wieczorem. Zanim zaczęłam cokolwiek tutaj działać, to starałam sobie wyobrazić, jak to miejsce może wyglądać i stworzyłam koncepcję, czyli taki ogólny zarys, zamysł, jak to ma mniej więcej wyglądać. I wymyśliłam w sumie 3 pomysły, które za chwilę Ci zaprezentuję, a będę mogła Ci zaprezentować dzięki sponsorowi tego odcinka, którym jest NVIDIA Studio. NVIDIA Studio jest to takie specjalne oprogramowanie, które współpracuje z kartami graficznymi naszych komputerów. Dzięki temu na przykład, gdy lubimy grać w gry, to lepiej nam się gra, nic się nie zacina, ale również współpracując z kartą graficzną, praca na programach twórczych, do montowania filmów, do montowania dźwięku, obróbki dźwięku, do obróbki zdjęć czy do pracy na programach do modelowania 3D w takim programie, w którym pracowałam. Praca jest przyjemna, łatwa, nic się nie zacina, wszystko działa płynnie, tak jak należy. Żeby Ci pokazać, to może wejdziemy do środka, bo tutaj na zewnątrz trochę marzną dłonie. Koncepcję pomysłu zaprezentuję Ci na komputerze. Zacznijmy od pomysłu na romantyczny zakątek. Przy siedzisku ustawiony duży stół, a przy nim krzesła. Znalazło się miejsce na kanapę ogrodową oraz hamak. Żeby mogła powiesić hamak, to muszę na górze umieścić belkę wraz z zakosami, żeby belki mi się nie rozjechały. Po belce chętnie poprowadziłabym wisterię. Żeby zakątek miał romantyczny charakter, to wszystkie dodatki są w odcieniach bieli, różu i fioletu. Czas na zakątek w stylu industrialnym. Przy siedzisku niewielki stolik kawowy. Przy nim lub zamiast niego jakiś kokon, siedzisko, podwieszana bujawka. Wzdłuż rabaty bylinowej mogłabym zrobić siedzisko z gabioną lub po prostu ławkę, a przy tym duży stół wraz z krzesłami. Żeby nadać klimatu, znalazło się miejsce na oczko wodne oraz palenisko. Wszystko obsadzone trawami ozdobnymi, żeby zmiękczyć formę. Nad stołem rozwieszone girlandy lampek solarnych. Zakątek w stylu boho. Przy siedzisku duży stół, zamiast krzeseł siedziska zrobione z drewnianych pieńków, z poduszkami oczywiście. Nad stołem LEDowe żarówki w wiklinowych kloszach. Znalazło się miejsce na fotel wiklinowy oraz duże siedzisko albo kanapę ogrodową. Jest również miejsce na klimatyczne palenisko. Drewniane nogi obsadzone trawami ozdobnymi, żeby zmiękczyć formę, ale również wtopić zakątek wypoczynkowy w przylegające roślinne tło. Zwróć proszę uwagę na to, że te 3 koncepcje, które Ci zaprezentowałam, oparte są na tym samym układzie. Nic się nie zmienia. Zakątek jest takiej samej wielkości, układ nawierzchni i rabat jest ten sam, a zmieniły się tylko dodatki, które nadają charakteru. Projektując tego typu założenia, staram się zamykać je w prostej formie, która jest neutralna, która starzeje się bardzo dobrze, a wystarczy zmienić niewielkie dodatki, na przykład poduszki czy doniczki, zmienić meble i taki zakątek wtedy zmienia zupełnie swój charakter. Jeżeli na przykład styl industrialny mi się znudzi, to wystarczy, że zmienię dodatki i mogę stworzyć dzięki temu na przykład klimat romantyczne. Jak widać od ostatniego vloga, kiedy prezentowałam ten zakątek, trochę się zmieniło. Pojawiła się opaska z cegły klinkierowej, która będzie mi stanowiła opór dla tego, co tutaj się znajduje. To się jeszcze zmieni i zaraz do tego powrócę. Cegłę układałam sama na podsypce piaskowo-cementowej. Nie jest idealnie równo, ale myślę, że na pierwszy raz i tak nie jest źle. Ja już psuję wszystko. Zabetonowałam, zakotwiłam takie stalowe kotwy, które wykorzystujemy do budowania pergoli czy trejażu dla pnączy. Ja to wykorzystuję jako nogi dla siedziska. Pomalowane są na czarno, tak żeby kolorystycznie pasowało mi do paleniska, które już jest u rodziców. I generalnie takie kotwy wbijamy w ziemię i możemy wtykać, przywiercić do tego drewniane kantówki do zbudowania pergoli czy trejażu, a ponieważ to posłuży mi jako nogi do siedziska, to usadowiłam je na wysokości około 40 cm od ziemi, tak żebym mogła zrobić siedzisko na odpowiedniej wysokości, czyli około 45-50 cm. Nie są idealnie równo ustawione, troszeczkę się poprzesuwały mi na boki, ale to nie przeszkadza, ponieważ w to wstawię
fragmenty drewnianej kantówki i na tym usadowię siedzisko. Gdyby nie te stalowe kotwy, to układając obrzeże mogłabym podłożyć włókninę, bo tak, będę sadziła rośliny na włókninie, bo nie będę miała czasu, żeby tutaj pielić, ale nie zrobiłam tego, więc będę musiała sobie jakoś z tym poradzić. Ziemia już jest przygotowana, oczyszczona, tak wstępnie po prostu ścięta trawa, do tego, żebym mogła rozpocząć nasadzenia, a następnie wśród tych nasadzeń posadzić rośliny cebulowe. W nadchodzący weekend chyba zajmę się obsadzaniem, już wtedy będę miała tutaj wszystko wykończone. Po posadzeniu wymulczuję włókninę, przykryję raz, żeby ją przysłonić, a dwa, żeby rośliny uchronić przed mrozem i uchronić cebulki, które posadzę. Cebulki narcyzów. Nagrałam taki film poradnikowy ze wskazówkami, jak sadzić różne cebule. Podlinkuję go w opisie. W tym miejscu jest zregenerowany trawnik, już zaczyna ładnie kiełkować. Jak widać, jest ułożony plastikowy ekobord, żeby kamień mi się nie rozsypywał. I tak, jako nawierzchnię, wstępnie wykorzystałam różną frakcję kamienia. Są różne otoczaki, różnej wielkości oraz tłuczeń. Dzięki temu po pewnym czasie, bez ubijania, mogłabym ubić, kamień się ładnie uleży i będzie równo. Dzięki temu, że jest tutaj wysypany kamień o różnej frakcji i o różnym kształcie, to meble są tutaj stabilne. Trochę kamienia mi zabrakło, ale oprócz tego, co jest już wysypane, zasypię to również piaskiem, żeby było bardziej stabilne i mocniej się uklepało i było bardziej wyrównane. Po prostu, żeby było też wygodniej się po tym przemieszczać, na przykład w klapkach, na cienkich podeszwach. Osobiście kamień w ogrodzie bardzo lubię, ale oczywiście z umiarem. Gdyby pozwoliły mi na to środki finansowe, to ułożyłabym tutaj po prostu drewnianą podłogę, bo jest najprzyjemniejsza. Kolejnym krokiem to będzie zasypanie właśnie piaskiem i dowiezienie trochę kamieni, zrobienie siedziska i pojawią się nogi pod pergolę. I na nogach mogę powiesić kilka rzeczy. Tak jak Wam pokazywałam w koncepcjach, w pomysłach, że mogą być to lampki poprzewieszane na krzyż albo wzdłuż do nóg, mogą być przyczepione jakieś kosze, na przykład z pelargoniami albo surfiniami. Można tak naprawdę wiele podwiesić, chociażby na przykład żagle, żeby chroniły trochę przed deszczem. Ale też myślę o tym, żeby rozwiesić między nogami linki i rozprowadzić bluszcz, bo tak się przewiesza. Wygląda to dramatycznie, dodaje trochę uroku, ale myślę, że fajnie będzie to wyglądało, jak rozciągnę to po linkach. Nie tylko po bokach, ale również nad stołem i tym, co tutaj się znajdzie. Poza tym planuję przyciąć sumaka, jak już zrzuci wszystkie liście. I myślę, że nagram o tym film, jak przycinać takie drzewa, jak je zabezpieczać, jak zrobić to dobrze, żeby na przykład gałęzie się nie połamały podczas wycinania. Mam jeszcze borówkę do wsadzenia w warzywniku pod murem. Jest jeszcze jedna. Jakie piękne przyrosty puściły. Śliczne. Ja uważam, że borówka to nie tylko krzew owocowy, ale również ozdobny. Piękne. No nie. No co się stało? O kostkę się kłócą. Czeka mnie również sporo sprzątania na rabacie bylinowej, ponieważ w tym roku nie wyglądała najlepiej, bo nie pieliłam, nie miałam na to czasu, niestety. Ale też sporo roślin mi wymarzło po poprzedniej zimie, więc będzie regeneracja rabaty bylinowej, ale to już tak naprawdę na sam koniec. A teraz zabieram się za grabienie liści. I co możemy z nimi zrobić? To nagrałam film na ten temat, zapraszam do oglądania. A tymczasem przyjemnej pracy w ogrodzie. Niech Ci się zieleni. Pozdrawiam.